here? Yes. Find it sorry, please, in the restaurant. Wiecie, świadomość, że nie ma żadnych wymagań, doprowadza cię do tego, że ty uwalniasz swój potencjał. Zaczynasz dziękować Bogu swoim potencjałem. Swoim potencjałem. Kolejna rzecz, ten sam list do Kolosan, 2:15. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na Boga, odniósł w nim triumf. Świadomość klęski szatana. Żeby się rozwijać w łasce i wzmacniać się w łasce, trzeba mieć świadomość klęski szatana. Szatan jest niegroźny. Przyjaciele, nam nie wolno używać sformułowań pod tytułem jak ten szatan mnie dojeżdża. Ale mam trudny czas teraz. Każde twoje wyznanie pod tytułem, że szatan jest taki, a nie inny, koronuje szatana. Ty koronujesz swoim wyznaniem szatana. No, ja słyszę, takie teksty, ale wiesz, bracie, to jest popularne, takie jak diabeł nie śpi. Wiesz, bracie, jak tam idzie? No wiesz, dobrze, ale nie kończ. Nie kończ. Dobrze idzie. Ale diabeł nie śpi, bracie, wiesz. Pewnie, że nie śpi. Duchy nie śpią. Wiecie, o co chodzi? Duchy nie śpią. Dlaczego ma spać? Ja mu w ogóle nie śpię. Ale jeżeli ja będę uznawał wielkość jego opresji, to będę go koronował. Tak naprawdę, to wiecie, kto nadaje diabłu rangę? Ludzie. Wiecie, kto nadał szatanowi rangę w ogrodzie? Ludzie. Rangę mu nadali. Przez to, że go posłuchali, przez to, że Ewa doszła do cudownego wniosku, rozumiesz? Że jeszcze oprócz Adama postanowi sobie uciąć pogawędkę, proszę ciebie, z wężem, w dodatku, który miał nogi. Już sam fakt, że wąż ma nogi, to wy coś powiedzieć. Rozumiesz? Jakkolwiek. Chodzi o to, że jeżeli ona zrobiłaby coś innego, to byśmy dzisiaj byli zupełnie w innym miejscu. Ale ona nadała mu rangę, ukoronowała go, powiedziała, o, warto go posłuchać. Widzisz, szatan poniósł klęskę, rozbroił, Jezus rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, wystawił je na pokaz, odniósł w nim triumf nad nimi. Dokładnie jest napisane, Bóg w Chrystusie odniósł triumf. Bóg w Chrystusie. Triumf. Oryginał mówi, że Bóg, że Jezus przeprowadził ich, w triumfalnym pochodzie. W triumfalnym pochodzie. Wyglądało to jest dokładnie informacja o tym, jak wyglądały w tamtych czasach sytuacje, kiedy były wygrywane wojny. Że siedział król na przykład na takim na podwyższeniu i główny generał armii królewskiej, który dokonał zniszczenia armii wrogiej, przeprowadzał, wyglądało to tak, że głównych oficerów armii, albo na przykład króla i tak i doradców króla armii, która była przeciwna temu krajowi, rozdzierano do naga, zupełnie do naga, zakładano im łańcuchy na szyję albo sznury i oni szli w takim pochodzie, a ten generał wydelegowany przez tego króla trzymał ich na smyczy i on patrzył na króla i prowadził ich na smyczy, rozumiesz? Rozebranych do naga, królów, ministrów i tak dalej, rozumiesz? Pobitych, poniżonych. I teraz Jezus Chrystus tak przeprowadził Lucyfera przed tronem Ojca. Rozumiesz? Założył mu pętlę na łeb. Wszelkie demoniczne siły były spętane. Jezus przeprowadził. Rozbroił. Jest napisane rozbroił. A ludzie, zobacz, a chrześcijanie mówią, szatan jest silny. A tu jest napisane, że on go rozbroił. Rozbroił. A chrześcijanie mówią, on jest silny. Ja mówię, ty mu siłę nadajesz. Wkładasz mu pistolet do ręki, miecz, wkładasz mu sztylet, przez swoje wyznanie koronujesz Lucyfera. I Lucyfer jest rozbrojony. Zarzuty mi robią, bo ty siedzisz z diabła. Ja mówię, bo jest rozbrojony. Jakbyś się, idziesz sobie, na przykład, idziesz po ulicy, wyjdziesz na ulicę i zobaczysz, że goły facet będzie latał. No nie wzbudzi to w tobie śmiechu. No goły gościa!
Najpierw będzie zdziwienie, a potem po prostu ty. A jeszcze zacznie latać, bo mu sito w nogi, wiesz o to chodzi. Samochód go chlapie wodą, wiesz? Ale wariat, no wariat. Szatan tak jest, no wariat! A ludzie się trzęsą pod diabeł. Diabeł. Co to jest w ogóle? Jezus rozbroił nadziemskie władze i wierzchności wystawił je na pokaz. No, ludzie mówią, uważaj. Szatan knuje, wystawił go na pokaz, na pokaz, na pokaz. Jego działania są nam doprzeznane. Wiesz, jak ty przebywasz z Bogiem, to ty zaczynasz wcześniej widzieć działania diabelskie, niż one są. Ty je widzisz, proroczo je widzisz. Patrzysz na ludzi, patrzysz na zjawiska i widzisz działanie diabła. Modlisz się wstawienniczo, gromisz, uderzasz, tak? Ja nie przychodzę do diabła i mówię, przepraszam bardzo, że zechciałbym będzie tam odczepić od mojego kolegi. Bardzo Boże, bo ty tak popatrzysz po mego, tam sobie tam w tym królestwie radzi. Obiecuję, że nie będę taki ortodoksyjny. Obiecuję. Nie. To nie tak. Musimy mieć wyznanie, że szatan jest pokonany. Ale to nie może być slogan. Tak jak Reinhard Bonnke głosił. Będziesz grabieżył piekło! Wychodził na scenę przed tysiącem ludzi i mówi: będziesz grabieżył piekło! Tym się zajmij! Przestań chodzić tutaj, że ciebie wokół diabła. Diabeł straszny, niestraszny, niestraszny właśnie. Nie jest straszny. Nasz przyjaciel nam teraz przysłał zdjęcie dwóch świeżo nawróconych ludzi. Jeden cały w tatuażach, takie łapy, absolutny brak szyi. Gdzie siedzi na spotkaniu. Przywódca gangu chuliganów w mieście. A drugi obok niego jeszcze do niedawna miał półmetrową brodę i był mułą muzułmańskim. Czujesz? Głosił kazania w meczecie. Obydwaj siedzą jeden czy drugi na spotkaniu w kościele w Holandii. Będziesz grabieżył piekło. Czemu? Bo ono jest rozbrojone. 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 Mi się śmiać chciało wczoraj, jak ten facecik taki tam przyszedł. Facecik taki, taki... Jaki taki? Taki. Ten facecik. Nie podgłośnij sprzętu, nie podgłośnij. Ja tak jak go patrzę, mówię, diabeł. Wiesz, normalnie, człowiek jest po drugiej stronie, a więc nie stosuje normalnie przemocy. Normalnie bym wziął za brodę, tu taką brodę nie uziął. Ucieszę. Od tego sprzętu? Czy nie był ucieszny? Rozumiesz? To nie był wielki chłop! To był mały facecik, który latał w telefonem komórkowym i nam mierzył, ile mamy decyboli, decybeli na tym. Znam prezesa sądu. Jestem z nim spokrewniony, to mój ojciec. Pozwij mnie. Idź się poskarż do mojego ojca. Wszelka władza od mojego ojca pochodzi, jest mi ku dobremu. Wszelka władza od mojego ojca pochodzi, jest mi ku dobremu. Pozwij, szybko, szybko. Ostatnio mało kto mnie pozywał. Widzisz, szatan został rozbrojony. Żeby wzrastać w łasce, musimy tą mentalność posiadać. Nie trzęść się. Jakaś choroba przychodzi, ktoś przychodzi. O, szatan, depresja, rak. Wiesz, co to jest? To historia. To mi się sypie, tam mi się sypie, tu mi się sypie. Stój! Jesteś człowiekiem łaski. Łaski. Diabeł jest rozbrojony. Nie bój się, moje dziecko. Ten sam jest do Kolosan 2:16-23. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta, lub dobie księżyca, lub szabatu.
Wszystko to są tylko cienie rzeczy przeszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech nikt was nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym upodobaniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało ożywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów tego świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w nich żyli? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczenie przez samo używanie. To są tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Człowieku, tego cała religia się powinna budzić. Kiedyś proszę ciebie, zobacz. Niechże tedy nikt cię nie sądzi z powodu pokarmu i napoju. Zjadłem gdzieś tam komunię, proszę ciebie, i popiłem winem z księdzem, proszę ciebie, to katolicy mi mało głowy nie urwali z jednej strony. Ciebie biskup, gdzie biskup, jak biskup na to pozwolił? A protestanci z drugiej strony mówi, skalałeś, ja mówię. Nie czytają listu do Kolosan. Rozumiesz? Nie czytają listu do Kolosan. Kończą szkoły teologii. Nie czytali nas w szkołach listu. Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju! Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju! Niechże was nikt nie sądzi. Z kupsa możecie zjeść. Rozumiesz? Możesz zjeść z kupsa, kaszarkiem, milczącą hostię białą. Wszystko co chcesz. Możesz też zrobić z tego. Ani to ci nic nie da, ani w niczym nie zaszkodzi. Rażące dla religii. Wszystko to są cienie rzeczy przeszłych. Żeby wzrastać w łasce i wzmacniać się, musimy mieć absolutną świadomość poddania się prawdzie. Poddania się prawdzie. Nie możemy myśleć w mentalności tego świata. Rozumiesz? Nie możemy tak myśleć. Nie wolno. Że to ci zaszkodzi, czy tamto ci zaszkodzi, czy tamto. Ktoś mówi, to wszystko możesz, możesz się naćpać, nachlać. Mówię, mogę. Chlaść, pasz, nie. Czemu? No to mi nie służy. Nie służy mi ćpać. Nie służy mi chlać. Nie służy mi cudzołóstwo. Przedeczeństwo jest niebudujące. Złodziejstwo. I inne rzeczy. Nie robię tych rzeczy, ponieważ one są niszczące. Nie dlatego, że się boję Boga. Nie dlatego, że są one mi potrzebne do uświęcenia. Nie. Nie robię ich, bo one są niszczące. Niszczące. Jeżeli siebie niszczysz, twój bliski. Ja się nie będę niszczył. Jak zobaczę, że się niszczysz, będziesz chciał ze mną służyć, to nie będziemy służyć razem. Bo obawiam się, że razem będziemy szli w szeregu, gdzieś mnie upadłeś po drodze. Miałeś chronić mnie z tej strony, a ja ciebie z twojej. Ale jesteś za słaby, ponieważ żywisz się systemem tego świata. Ale ja ci nie zabronię. Zabroń, bo ja wiem, ale po co? Zabroń, bo ale weź! Rozumiesz? Tu jest napisane, że życie w łasce doprowadza nas do miejsca prawdy. Nie grzeszymy, bo wiemy, że to jest niszczące. Tak? Nie idziemy na kompromisy z tym światem, bo to jest jakie? Niszczące. Nie wchodzimy w kompromisy, bo to jest niszczące. Nie dlatego, że to nas od Boga oddzieli.
Nie. Bo to jest niszczące. Ktoś mówi, no to teraz będziesz te rzeczy robił i to dalej Bóg będzie z tobą. Mówię, Bóg będzie ze mną? Tak, ja nie będę z Bogiem. Powiem ci dlaczego. Ponieważ pójdę w to, co mnie niszczy. Odwrócę się do Boga plecami i pójdę w tą stronę. Bóg jeszcze od nikogo nie odszedł. To zawsze człowiek odchodzi od Boga. Jeszcze Bóg nigdy od nikogo nie odszedł. Nigdy. Jeszcze Bóg nikogo nigdy nie zostawił i nie opuścił. On powiedział, nie zostawię cię i nie opuszczę. Ludzie idą w swoje kanały, chrześcijanie idą w kanały, ponieważ wybierają kanały. Więc to jest bardzo proste. A miłość stoi i czeka. Rozumiesz? A miłość stoi i czeka. Po prostu wie, chodź do mnie dziecko, wracaj, gdzie teraz w tym kanale? Po co? Tutaj masz wspaniałe jedzenie, wspaniałe picie. Czemu tam na śmietniczku chcesz grzebać to? Wygrzebać sobie. Coś tam, co tam zaraz? Ugryzeczkę. Po co ci ugryzeczkę? Mam do ciebie całe sady jabłek. Ogryzeczkę? Rozumiesz? Wzrastanie w łasce i wzmacnianie się to jest nie poddawanie się prawom tego świata. Żeby wzrastać w łasce, nie poddajemy się prawom ani dobrym, ani złym. Żadnym prawom się nie poddajemy. Żadnym prawom tego świata. Wczoraj tutaj pastor Artur, który głosił, dał nam prelekcję na temat nauczania pozaszkolnego, mówił taką bardzo, bardzo rzecz. Mówi, ja prawo, które jest wokół mnie, prawo kraju i tak dalej, ja badam przez pryzmat Pisma Świętego. Jeżeli prawo nie zgadza się z tym tutaj, tak, to ja olewam te prawo. Co mnie te prawo, jak te prawo nie jest prawo. To jest prawo Boże. Rozumiesz? Bóg ustalił jasno pewne sprawy. One są takie, a nie inne. A jeżeli ktoś od nich odstępuje, adieu. Ale jest napisane, żeby władzę. Nie. Tak nie jest napisane. Jak czytasz? Dobrze, że się zacznie czytać. Się czytać tam. Dobrze. Dlatego Jezus pyta, jak czytacie? Ze zrozumieniem. Czy czytacie, aby przeczytać? Prawo tego świata nie jest dla nas. System tego świata, nawet jeżeli to jest dobry system, tak zwany dobry system, nie ruszaj, nie jedz. Ja pamiętam, jak się nawróciłem i była Wigilia. Jak ja pierwszy raz zjadłem na Wigilię kawałek kiełbasy. I ja musiałem to przeważyć sobie. Czujesz klimat? Ja poznałem Jezusa, wszystko rozumiem, ale ja musiałem w sobie to przewalczyć. Normalnie ja to musiałem przewalczyć. Człowieku, ja sam to zrobiłem. Zjem. Rozumiesz, to się może wydawać głupie, ale ja byłem w takiej kulturze wychowany, tak? Nie jemy po prostu i koniec. Jutro będzie jedzenie. Tam się zawsze coś piekło, jakieś mięsa na ten. I jutro do święta, to tam krzepiesz. Zawsze od małego po faturach mnie tam. Nie! Ruszaj z tego, jutro ze święta. Ja się nawróciłem i mówię, koniec. Ja mi złapię coś tam. Złapię schemat. Kawałek kiełbasy. Teraz, bo zobacz, to tak bardzo jest wbite w nas. Tak bardzo wbite. Tak? Ja pamiętam w pracy, jak jeszcze pracowałem, słuchajcie, ja piątek jem kanapkę z czymś tam sobie. Pracę. Patrzę. Ten rybę w puszce. Tam coś innego, wiesz co chodzi. Aha, a ja sobie w mikrofonu, to mikrofonówka stała, a ja sobie tam parówki odgrzewałem. Taka cisza jest, wiesz? Cisza i pękła parówka. I to zaskoczyłem, o co chodzi, bo jem te parówki. Licząca cisza, przecież nie, wiesz, stołówce firmowej, wiesz. W ogóle już wiesz, już bym odreligijony w ogóle, to sobie myślę, żebym wiedział, że tyle im sprawię tutaj konsternacji, to bym też sobie przyniósł sandynki w puszce. W ogóle wiesz, nie potem to, nie tego, nie? Ale wiesz, to bym potem ubaw, dla mnie bym ubaw z tego, nie? Mówię, Boże kochany, mówię, no właśnie. No właśnie. Boże kochany, gdzie my żyjemy? A więc, żeby wzrastać w łasce, żeby wzmacniać się w niej, my musimy stawać kontra prawom tego świata.
To nie oznacza, że ty masz stać się człowiekiem łamiącym prawo. Nie. Ciebie obowiązują Boże prawidła. Ale nie ma czegoś takiego, a czemu ty to robisz, a dlaczego ty, a szabat, a kiedy odpoczywasz, a kiedy, a co tam jesz, a kaszankę jesz, proszę ciebie, a to czy jesz, czy nie jesz, proszę to powiedzieć. Zależy od kaszanki też. Nie każdą je. Musi być dobrze zrobiona, zjadł kaszanki. A czerninę, czerninę jesz, więc raz jadłem, ale nie lubię. To jest, rozumiesz, to jest wszystko chore. Nie ulegamy żywiołom tego świata, ponieważ żywioły tego świata nie mają nic wspólnego z Bogiem. Są to tylko nauki ludzkie. Nauki ludzkie. Nic poza tym. Ale to tam nawet, słuchajcie, to nie trzeba daleko szukać. To byś zobaczył w kościołach protestanckich, co się w ogóle dzieje, człowieku. Pamiętacie? Wiecie, to jak jest wieczerza pańska, tak jest chleb, wino, ta komunia, to dopiero są jazdy, człowieku. Wiecie, to się uczy o tym, komu wolno, komu nie wolno, człowieku. To jest całe pouczenie, proszę ciebie, komu wolno, komu nie wolno, co nie wolno, wiesz. Dzieci nie mogą, bo to nie wiadomo, proszę ciebie, tam uważaj, zaraz wszystkich tak przestrzega, że nikt nie chce iść. Już mój nikt nie zje tego kawałka chleba, nie napije się wina, mnie szlak trafi na mnie. Teraz jest piorun walnie z nieba, jak to zjem. Zaraz się rozchoruje, zaraz nio, wielu choruje wśród was. No, to u nas jest taka dobra, to jest tradycja, dobra protestancka tradycja, że jeżeli ktoś przyjął chrzest w wieku dojrzałym, to wtedy może przystąpić do pamiątki wieczerzy pańskiej. Eter. U nas trzeba w pańce eterem uśpić. Proszę ciebie, w miarę każdej. Następny. Który tam jeszcze? Pamiątki. No i tam wszyscy jedli, rozumiesz? Posłuchajcie teraz. Jezus Chrystus! Zgadnijcie, komu dał kawałek wieczerzy pańskiej? Judaszowi. Judasz spożywał wieczerzy pańskiej. Po czym zaraz w niego diabeł przyszedł. Tak się tym ucieszył. Widzicie, Jezus nie miał żadnych skrupułów w takich rzeczach. Jezus był wolny. Wiesz, dlaczego Jezus był wolny? Bo Jezus dawał ludziom decydować. Jezus nigdy na nikogo nie nakładał pęd. Jezus, Twój Pan i Twój Bóg, na nikogo nie nakładał pęd. Żywioły tego świata go nie ruszały. Chodził ze swoimi uczniami w szabat, zjadali sobie ziarenka. Potem wpadali do lokalnej synagogi, żeby skogo i wyrzucić do demona. Uzdrowić jakąś biedną staruszkę. Rozumiesz? A następnie lecieli i mieli bar. Jezus, Twój Pan, Twój Bóg. Dwie rzeczy jeszcze. List do Rzymian 5.1.2. List do Rzymian 5.1.2. Usprawiedliwieni wtedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Zaufanie w Boże, w Boże doskonałe prawidła, a następnie poddanie się, absolutne poddanie się faktowi, że łaska jest dla nas dostępna przez wiarę. Wierzymy w łaskę. Wierzymy, że jesteśmy tymi właśnie, o których ja mówię całą poprzednią sesję i teraz my w to wierzymy. My w to wierzymy. Wiecie, Twoje oczy będą oglądały Twoje złe zachowania wielokrotnie. Twój umysł będzie mówił, że nie jesteś wcale taki, jak wyznajesz. Okej? Tak będzie. Będzie toczył walki. Ale w mojej Biblii jest napisane, że tę łaskę uzyskujemy przez wiarę. Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Trwamy w mentalności wiary.
Wszystko wokół będzie ci mówiło, jak się masz zachowywać, a ty musisz wierzyć, że podobasz się Bogu. A ty musisz wierzyć, że On cię bardzo kocha. To nie oznacza, że nie mamy pracować nad swoim charakterem, że nie mamy się zmieniać i uświęcać. Będziemy o tym mówić na szkole. Na temat poddawania się Bogu, na temat kształtowania Bożego, na temat uświęcania, wielu innych czynników. Ale musimy mieć podstawę. Tą podstawą jest to, że przez wiarę przyjmujemy, że jesteśmy ludźmi, którzy są oblubienicą Boga. Jestem Twoją oblubienicą. Kochasz mnie, podobam Cię. Pociągam Cię. Pociągam Cię, Panie. Pociągam Cię, Panie. Jesteś taki mój bardzo, a ja taki Twój bardzo. Za darmo. Nie będę się starał, nie będę się spinał. Tak? Nie będę czytał Biblii, żeby być świętszym. Będę czytał Biblię, tak? Bo ja kocham Biblię. Rozumiecie? Będę się modlił, bo ja kocham się modlić. A nie dlatego, że ja chcę coś wymodlić. Módl się o mnie. No nie sam się módl, czemu się chcesz się modlić? Ja bym się o ciebie modlił. Dlaczego? No pomódl się o mnie, jesteś pastorem. Ale ty nie inżynierem. Co mam ci powiedzieć? Jak ty jesteś inżynierem? Zbuduj mi dom? Zbuduj mi dom, a ja się o siebie się pomodlę. Po pachu pójdzie. Kurczę. Bez sensu. Sam się modlę o siebie. Ale Bóg mnie nie słucha. Ja bym to ty znaczy, do piekła idziesz. Cię Bóg nie słucha. Nie no, oddałeś ci Jezusowi. Jak oddałeś ci Jezusowi, tak? To czego ty chcesz teraz? Bo Bóg nie odpowiada mi na moje modlitwy. Bo ty uważasz, że modlitwa to jest lista zakupów. A modlitwa to nie jest lista zakupów, tylko to jest przebywanie z Bogiem. Amen. Jak zaczniesz z Nim przebywać, jak się rozkochasz w Nim, jak się rozkochasz w modlitwie, to modlitwa stanie się Twoim stylem życia. Stylem życia, stylem życia. I nie będzie idę się o coś pomodlić, tylko idę się modlić. Tak? Nie o coś, nie po coś. Tak? Ludzie jak się nie pomodlą, to do samochodu nie wsiądą. Ludzie jak się nie pomodlą, to nie zrobią jakiejś innej rzeczy. Ciągle się modlą, ciągle się boją w tych modlitwach. Panie poraduj, Panie nie zostaw. Och, Panie. Co to w ogóle za historia? To jest anemiczne. Anemiczne. Rozumiesz? Duchowa anemia jakaś. Panie poraduj. Anemiczne. Tak jak w tym kawale, jak przychodzi w szpitalu anemik do siostry i mówi: siostro, czy mogę dostać pigułkę? Tak, zaraz mówi, przyniosę. Nie, sam potoczę. Wiesz, to jest anemiczne takie myślenie. Ostatnia rzecz, drugie księdze Kronik. Druga księga Kronik. 17 rozdział, werset 6. Chodząc zaś drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Chodząc drogami Pana, nabrał znowu odwagi i usunął z Judy świątynki na wzgórzach i Aszery. Odważne decydowanie. Odważne decydowanie. Odważne decydowanie jest wpisane w rozwój własny. Odważne decyzje, decyzje, odważne decyzje. Chodząc drogami Pana, odważnie usunął. Ludzie mówią, jak to zrobić? Jak tam być? Ja mówię, odważnie! Zrób to nareszcie! Potrzebuję prowadzenia, ja mówię, potrzebujesz zrobienia! Zrób tą rzecz najpierw! Zrób ją tą rzecz! Odważnie! Ach, tyle opresji, tyle lęków! Nie wiem, czy dobrze zrobię! Się okaże! Jak to się okaże? Ale jak się nie zrobię? Ach, błądzę! No, co z tego? Boisz się błędu? Czemu się boisz błędu? Czemu się błędu boisz w ogóle? Dlaczego uważasz, że Bóg jest słabszy niż Twój płot? Czemu znowu koronujesz diabła? Czemu myślisz, że szatan w Twoim błędzie w tej chwili będzie się poruszał?
i będzie zwyciężał. Czemu nie przynieść mentalności zwycięzcy? Nawet jeżeli zbłądzisz, no to co się stanie? Przecież jest krew w niebie. Przecież jest Duch Święty w tobie. Przecież jest. Zgadza się? No to co z tego? A jeżeli zbłądzę, to cię Bóg zawróci. Nie bój się i nie lękaj. Chodząc drogami Pana. Jeżeli ja chodzę drogami Pana, jeżeli ja przebywam z Bogiem, to ja chodzę drogami Pana. Jeżeli ja przebywam z Bogiem, jeżeli ty przebywasz z Bogiem, to chodzisz drogami Pana. Jeżeli przebywasz z Bogiem, nie ze swoją imaginacją, nie na wycieczki do swojego umysłu, nie z religią, nie z kulturą, rozumiesz? Jeżeli chodzisz z Bogiem, rozumiesz? Jeżeli jesteś z Bogiem, to chodzisz drogami Pana. A jeżeli chodzisz drogami Pana, to tam obowiązuje jedna zasada. Pędź! Rozumiesz? Pędź do przodu, moje dziecko! Pędź do przodu! Boże, ściana betonowa, to zamknij oczy! Zamknij oczy! Boże, ściana! Przeszedłem. Naprawdę? Jestem fachowcem od robienia wyłomów w ścianach, mówi Pan. Jestem zawodowcem, zwołał mnie od wieków Bogiem przełomów. Oto dokonuje przełomów dla ciebie, ale musisz biec. Biec. Moje dziecko, biegnij. Biegnij. Odwaga to nie jest brak lęku, przyjaciele. Lęk przychodzi na każdego z nas. Na każdego z nas. Ja czasami to mam taki lęk, proszę ciebie, że czuję go w mięśniach. Wiecie, że co? Że to jest coś takiego, że ja się nie boję, nie boję się, nie boję się. Nie, nie, to nieprawda, że się nie boję. Ja nie mam takiego wyznania, nie boję się. W ogóle nie mam wyznania, nie boję się. Bo ja się boję. Moja dusza i ciało drży. Jak jakiś chrześcijanin do niej powie, ja się nie boję, to ja powiem, ty nie masz układu nerwowego w takim razie. W mózgu nie posiadasz układu nerwowego, neuronów, nie masz takich rzeczy. W takim razie jesteś niesamowity. Bo ja mam układ nerwowy, mam mózg i sorry, ale ja się boję. Ale jestem odważny, to jest ogromna różnica. Brak lęku, a odwaga. Lęk przychodzi do mojego życia, jak do życia każdego innego człowieka. Boję się o różne sprawy. Boję się o różne sprawy. Ale zapytajcie mojej żony, jak to wygląda u mnie. Ja po prostu o tym nie rozmawiam. A po co mam rozmawiać o tym? Tak? W jakim celu? Przecież ja wiem, jaki jest koniec lęków. Powiedzieć wam, jaki jest koniec lęków. Na końcu lęków jest moja odwaga. Przecież znam koniec lęku. Tak, ja się boję oczywiście. Mówię, aha, jest lęk. No prawa sprawa. Póki chodzę w ciele, jestem oddzielony od Boga, nie jestem jeszcze w niebie, odczuwam lęk. Odczuwam lęk, odczuwam dyskomfort, odczuwam niepewność, rozumiesz? Przychodzą rzeczy, które są niejasne, zafałszowane i wiele innych rzeczy. Przychodzi chaos i zamęt do mojego życia, tak? Ale patrzę na to, aha, nie ma problemu, i tak mnie kochasz, i tak mnie akceptujesz do ciebie. Idę w ten temat, ja idę w ten temat, idę w ten temat. Teraz na tym zebraniu pastorów był taka jedna rzecz rzucona, rzecz, która jest dość trudna. Pomodliłem się w duchu, mówię, Jezu, a Bóg mówi, dobra, wchodź w ten temat. Mówię, dobra, wchodzę w ten temat. Rozumiem? Mówię, dobra, ja to biorę. Mówię, dobra, kończymy, biorę to i już. Załatwię to. Zrobię to. Zrobię to. Tak? Zrobię tą rzecz. Czemu? Bo końcem mojego strachu jest odwaga moja. Ponieważ chodzę drogami Pana i odważnie postępuję. Teraz posłuchaj. Odwaga nasza powoduje, że dopiero wtedy, tak, możemy usuwać realnie świątynki i asztarty. Czyli wszelkie bałwochwalcze kulty z dusz naszych i z tego, co jest wokół nas. Nie boimy się wtedy porzucać. Nie boimy się porzucać. Nie boimy się ich porzucać. Widzicie, żeby rozwijać się w łasce, żeby wzrastać w łasce, my potrzebujemy mieć tożsamość śmierci starego i życia nowego. My musimy rozumieć, czym jest sprawiedliwość nowego przymierza. My musimy mieć świadomość, iż wymagania Boże wobec nas zostały zaspokojone. My musimy ufać Boże, doskonałe prawidła, poddawać się Bogu. My musimy nie poddawać się systemom tego świata.
nie zwracać na nie uwagi. I musimy odważnie podejmować decyzje. Tak się funkcjonuje w łasce. Łaska nie jest pasywna. Widzisz, z jednej strony w łasce nie ma żadnego zasługiwania na nic, ale łaska jest obwarowana zasadami funkcjonowania. Zasady tam są. Zasady. Wiesz, jest ogromna różnica między samochodem z 2016 roku, świetnej marki, wysokiej jakości, tak? A maluchem. Ostatnio widzieliśmy z Michałem malucha, po prostu bajerowanego z półek z przodu. Był żółto, czerwono, jakieś tam jakieś lampy, ale dalej to było co? Maluch. To był maluch. Rozumiesz? To był maluch. Co to by nie było, to to jest maluch. Bagażniczek w maluchu, kiedy tam jest jeszcze koło, rozumiesz? Powoduje, że miejsca jest tylko na klucze. Rozumiesz? Trzeba uchylać tylnią klapkę, bo się grzeje. Maluch. Okay? Żeby przekraczać 80 na godzinę, musisz płytę betonową wozić ze sobą. Popatrz. Ja jestem maluch, ja wiem co mówię. Kupiłem go za 600 zł, dołożyłem 2000, sprzedałem za 600. I interes życia mówiłem. Nie zna malucha od Polska. Może to ma i dobre strony swoje, prawda? Ale generalnie jest to maluch. Wiecie, Bóg pokazuje nam ogromną różnicę w jakości. Można funkcjonować dobrym samochodem, można funkcjonować maluchem. Dla każdego z nich potrzebna jest droga. Każdy z nich obowiązują te same zasady. A więc my musimy znać zasady funkcjonowania łaski, tak? I wejść w ten wysoki standard tego, co jest najnowocześniejsze. Musimy w tym się poruszyć. Z jednej strony łaska nie posiada żadnego zasługiwania. Łaska nie posiada żadnego przypodobania się, ale łaska posiada zasady, w których ona funkcjonuje, ona jako całość. I nie można siedzieć, na przykład powiedzieć, o, nic teraz nie robię, jest łaska, no to nie ma problemu, jestem chory, no to tam pan, poczekam na pana, pan mnie uzdrowi, pan mnie wyposaży, pan tutaj przyśle do mnie wszystko, proszę ciebie, pan mi tutaj pracę zrobi, i tak proszę ciebie, ktoś puka do drzwi, o, pewnie przyszła praca, o, komornik, no proszę, naprawdę, zdziwiony jesteś. Przecież nie wziąłeś autorytetu nad komornikiem, okej? Okay? Nie poszedłeś organizować sobie pracy, wiedząc, że jesteś ulubienicą pana i wszędzie cię przyjmą. Nie zrobiłeś tego. Prawda? Nie skorzystałeś z łaski. Weź do mnie komornik raz przyszedł w życiu. Uszedł, mówię, czyje to jest wszystko? Mówię, nie moje. Nie pana? Mówię, znaczy, ja mówię różnych ludzi. Patrzcie się na mnie. Ja prawo znam. I on mówi, albo wiem, pan. Pan wie, że pan jest winny pieniądze. Ja mówię, wie pan, ja się narodziłem z Bożego Ducha, tak z ludźmi rozumiem, naprawdę. Ja się narodziłem z Bożego Ducha, mówię i tak, mówię tamte, to miałem, to mówię, ja to nie mam, mówię. Słucham? Nie mam Bóg. Ale pan sugeruje, że pan nie zapłaci tych pieniędzy. Ja mówię, nie zapłacę, bo ja nie jestem nic winny. Chciałem pana do sądu. Ja mówię, ale pan już tu sąd przysłał. Patek wyszedł z naszego mieszkania, nigdy się nie pojawił, naprawdę, bo najgłupsza rozmowa, jak poprowadziłem w życiu. A raz w życiu to mnie pomogli, przyszedł, raz w życiu. Potem rozmawiam z moim kolegą, któremu głosimy w Ewangelii, mówi, tak, bo tobie się wszystko udaje, a mnie mi się wszystko udaje, bo ja z Bogiem jestem. No tak, ale ja mam komorników, nie widzisz, mówię, gdybyś był z Bogiem, to byś postąpił z nimi tak samo, jak ja postąpiłem. I ja zacząłem normalnie pracować, normalnie odprowadzać ZUS, normalnie być zarejestrowany. Nigdy już u mnie się w domu komornik nie zjawił. Dlatego nachodzili noc do komornicy, musiał wyjechać za granicę, żeby już siedził 8 lat za granicą. Rozumiesz? Dlaczego tak jest? Bo to jest łaska, tylko tam się trzeba poruszać w tej łasce. Poruszać się w tej łasce. Ja do tego cię zachęcam. Kochani, będziemy mieli trzecią sesję. Zaczniemy ją o godzinie 14. Bardzo proszę, żebyśmy mieli do 14.